Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na kurs z przedmiotu statystyka. Na początek opowiem w jaki sposób przygotowałem kurs i co będzie zawarte w kursie. Kurs opracowałem na podstawie podręcznika pana Jarosława Podgórskiego, Statystyka dla studiów licencjackich, wydawnictwo PWE 2010. Z tego podręcznika wziąłem jedynie część zagadnień. Jeżeli słuchacz kursu uzna, że czuje pewnego rodzaju niedosyt, zapraszam do lektury wyżej wymienionego podręcznika. Mój kurs przybliża pojęcia statystyczne związane z rozkładem zmiennej losowej, rozkładem statystyk z próby oraz z estymacją podstawowych parametrów rozkładu, takich jak średnia w populacji, frakcja wyróżnionych elementów, wariancja i odchylenie standardowe. Osoba, która uczestniczy w kursie, powinna posiadać minimalną wiedzę z zakresu statystyki. Dobrą bazą będzie zakres materiału realizowany zgodnie z podstawą programową na lekcjach matematyki w szkole średniej. Zakładam, że słuchacz zna podstawowe pojęcia statystyczne, takie jak średnia arytmetyczna, wariancja, odchylenie standardowe, mediana, dominanta, współczynnik zmienności czy współczynnik asymetrii. Kurs jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców i mogą z niego korzystać w zasadzie studenci wszystkich kierunków, na których realizowany jest przedmiot statystyka, albo pokrewny. Po każdej lekcji słuchacz będzie mógł w ramach utrwalenia poznanej wiedzy rozwiązać samodzielnie podobne zadanie do tego, które będę prezentował. Zagadnienia omawiane podczas kursu. Zaczniemy od zmiennej losowej i jej rozkładu i na początku przypomnę podstawowe pojęcia prawdopodobieństwa. Następnie opowiem o zmiennej losowej typu skokowego oraz typu ciągłego, a także zmiennej losowej dwuwymiarowej, własności wartości oczekiwanej i wariancji. Następnie przejdę do podstawowych rozkładów zmiennych losowych. Będzie to rozkład zerojedynkowy, rozkład dwumianowy oraz rozkład normalny. W dalszej części skupię się na rozkładach statystyk z próby. Próba losowa i statystyki z próby, rozkład średniej z próby, rozkład frakcji elementów wyróżnionych w próbie oraz dwa istotne rozkłady. Rozkład T studenta i rozkład chi kwadrat. Na koniec zajmę się estymacją podstawowych parametrów rozkładu. Konkretniej. Estymacją średniej w populacji, estymacją e, frakcji wyróżnionych elementów oraz estymacją wariancji i odchylenia standardowego. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w moim kursie.